Gorzowianie mają nowe miejsce do rekreacji. Nad Wartą powstał trakt pieszo-rowerowy, który stanowi przedłużenie Bulwaru Wschodniego. Oficjalne otwarcie nastąpiło w niedzielę. Mieszkańcy mają do dyspozycji 700-metrową ścieżkę rowerową i biegnący niżej trakt spacerowy, a także ławki i wiatę. Na pewno mamy z dziećmi będą miały też dużą atrakcję. Oczywiście nie jest to typowa ścieżka dla rowerzystów uprawiających ten sport w jakiś sposób taki bardziej wyczynowy. A to jest ścieżka rekreacyjna, ale bardzo przyjemne miejsce też położone nad samą Wartą i odkrywające tą przestrzeń, bo ona do tej pory była nieznana. Była dzika, a dzisiaj wszyscy zachwycają się tym, że w pobliżu rzeki jest takie piękne miejsce w Gorzowie. Realizacja inwestycji rozpoczęła się wiosną tego roku. W przyszłości ma ona być częścią sieci ścieżek rowerowych, którymi będzie można podróżować do ościennych gmin. Ona tutaj jakby w naturalny sposób daje możliwość dołączenia, wpięcia się w ten system ścieżek rowerowych w powiecie gorzowskim, które są na terenie gminy Santok i oczywiście w perspektywie jakiejś, w momencie kiedy to zostanie zracjonalizowane i zebrane zostaną odpowiednie środki, będzie można kontynuować dalej wyznaczanie tras rowerowych w stronę Santoka z jednej strony, z drugiej strony oczywiście za chwilę będzie możliwość przejechania się tą ścieżką i potem poruszania się na przykład rowerami w stronę Karnina, bo już takie możliwości też istnieją, czy na przykład w stronę pola golfowego, gdzie zaraz na bulwarze będzie też przeznaczony teren dla rowerzystów, a już część tych ścieżek na przykład na ulicy Śląskiej zostanie też zbudowana. Nowa ścieżka rowerowa biegnąca nad Wartą powstała w ramach projektu Szlak Stolic we współpracy z partnerami z Niemiec. Gorzów otrzymał wsparcie w wysokości 85%, to znaczy ponad 490 tysięcy euro.